niedzielny poranek ten budzik, choć o stałej porze, zadzwoni godzinę później niż zwykle. Dzięki zmianie czasu letniego na zimowy to jedyna doba w roku, która ma 25 godzin. Ale dla Józefa Zdunowskiego oznacza też o godzinę dłuższą pracę. Zresztą nie pierwszy raz. Jeżeli człowiek psychicznie jest przygotowany, to nie jest to trudne. To jest normalne. Podobnie dla lekarzy, policjantów czy kolejarzy, którzy na godzinę zatrzymają niektóre pociągi. W nocy z soboty na niedzielę cofamy zegarek z godziny 3 na 2. Właśnie ze względu na to oszczędność energii. Przy okazji możemy się wyspać, więc podwójny plus. Specjaliści z Laboratorium Czasu, którzy czuwają nad zmianą, najlepiej znają jej przyczynę. Wzięło to się w zasadzie z okresu I wojny światowej, kiedy zaczęły być ważne oszczędności energii elektrycznej. Obecnie zmiany czasu dokonuje 70 krajów z całego świata. Wszystkie liczą, że można na niej oszczędzić. Im bardziej nasz czas dnia jest dopasowany do naturalnego czasu światła, tym mniej używamy światła sztucznego i tym samym mniej wydajemy na energię. Także w skali Europy to są gigantyczne oszczędności. To się wydaje tylko przesunięcie o jedną godzinę, ale to jest 500 000 ludzi. Te oszczędności widać zwłaszcza w czasie letnim. Wydaje się, że przy rosnących cenach energii powinny być coraz większe, ale zmiana koniunktury gospodarczej redukuje korzyści płynące ze zmiany czasu. Struktura produktu krajowego brutto przesuwa się od ciężkiej produkcji do usług. Jest to też na pewno oznaka, czy przyczyna tego, że ta drobna zmiana czasu nie jest tak dla gospodarki odczuwalna. Może ją za to odczuć portfel przeciętnego Kowalskiego, który w czasie letnim może zaoszczędzić nawet 10% energii, ale operatorzy sieci energetycznych przyznają, że nie obserwują dużych zmian w zapotrzebowaniu na energię. Dzisiaj tej energii zużywamy znacznie więcej i te oszczędności proporcjonalnie są coraz mniejsze, a nasze portfele są coraz bogatsze, wobec czego już tak nie musimy oszczędzać każdej złotówki, może nie chcemy. Bo choć oszczędność energii świetlnej to oczywista zaleta, w dzisiejszym zaawansowaniu technicznym zmiana czasu niewiele zmienia. Być może do oświetlania mieszkań używamy mniej energii, ale za to dużo więcej używamy do chłodzenia tych mieszkań. Choć mówi się, że czas to pieniądz, nikt nigdy nie dokonał pełnego bilansu zysków i strat związanych ze zmianą czasu. Większość krajów dokonuje jej z przyzwyczajenia. Inne, jak Japonia czy Chiny, nie widzą sensu w manipulacji czasem.